pewnie spytacie, czy przymierzałem. To powiem tak. Przymierzałem. I zacząłem się zastanawiać właśnie psem dziewczynom, jak one, jak ogólnie kobiety mogą chodzić, lubić chodzić w stringach. Bo na przykład ten pasek ja miałem w pupie, nie? I to jest strasznie niewygodne tak na dłuższą, nie wiem, tak chodzić, nie wiem, 2-3 godziny. Mnie już po, nie wiem, 30 sekundach mnie to drażniło strasznie. Czy ktoś zamawiał super bohatera? Kurde, fajnie wyglądam, ej, ty dziewczyny, nie? Cześć, Marinka. Chcesz się ze mną przejechać? Metrem? Płacajcie donaty, albo przyjdę po was. Wiem, gdzie mieszkacie. No, spokój tam ma być. Na rejonie. Ej, 10 zł znalazłem, patrzcie się. Ha, donate leżał na drodze. Ale jaja. Donate 10 zł na drodze. To za to, że was zaprowadziłem, zyskałem dychę. Kochanie, coś ci się stało? Potrzebujesz pomocy? Kochanie? Ciary mnie przeszły. O, ona lubi śpiewać, tak ja. Czeka na mnie w łóżku? Nie. O! Jezus Maria! Aha, ja myślałem, że to koniec gry. Ja. Mamy pierwszego tutaj naszego pana testującego. Będzie miał pan tutaj do skosztowania jeden i drugi batonik. Oba są kokosowe. I jak pan skosztuje jednego i pan skosztuje drugiego, musi pan wiedzieć, który pan smakował. Ten jasny czy ten ciemny? Okej. Okay. Ja chyba znam te batoniki. To jakaś... nie, niech pan nie mówi. A. Niech pan nie mówi, spokojnie. Okay. Ale chodzi o test, bo wczoraj mieliśmy dyskusję, który batonik jest smaczniejszy kokosowy. Okej, okay, już mam. Nie wiem. Tak? No. To który? Ten. Ten jasny? Mhm. Dobrze, może pan sobie wybierać, tak? No dobra, wezmę tego, co wybrałem. Znane? Czy takie nieznane? Czy nie wiem. Krakowski? Nie mogę powiedzieć, nie mogę powiedzieć na razie. Aha. Bo ktoś chodzi o to, żeby pan nie się sugerowała jakby opakowaniem. Mogła to być równie dobrze babcia Józia. To będzie długi test, Piotrek się delektuje. Ja zrobiłem zdanie w sekundę do pochowania. Boże, jak dobra. Ja to nie, to białe, to ja czuję, że to było takie mega dobre. To one miały taką samą datę ważności? Tak. Kiedy było otworzone? Dzisiaj o tej samej porze wszystkie. I ten sam pan je kupował. To był tym panem. Ja. To już zdecydowanie widzę, że mi się przylepiło do palca. Wybaczcie mój głos, ale to po prostu... My mamy taki głos, choci palacki włączony od kilku tygodni. I co pan sądzi? Co ci bardziej smakowało, to białe. Okej, okay, a które było bardziej kokosowe według ciebie? Nie, bardziej kokosowe było białe. Białe jest rybisz, to chyba princesa jakaś. Dobrze. To, w sensie to drugie było dużo tak, mniej. Białe to jest była princesa kokosowa, a drugie to było princepolo kokosowe. Bo wczoraj właśnie na live. No to były moje gesy. Tak? Tu jest strażnica w Zabrzegu, wyremontowana też niedawno. To jest parking nowy zrobiony, nie wiem, tu jest tyle samochodów. Coś tu się dzieje, jakieś coś, albo wesele. Tutaj często w tej stronie są jakieś eventy, w sensie jakieś wesela, stypy i takie rzeczy, nie? Jakieś takie zebrania. To tu jest strażnica, tutaj ciągle się bawiliśmy, goniliśmy, graliśmy w policjantów i złodziei. Czekajcie, muszę zmienić bieg. Tam z tyłu za strażnicą jest przedszkole. Tam chodziłem do przedszkola. A tutaj kiedyś w tym bloku mieszkałem. To jest jedyny blok na mojej wsi. Nazywa się Dom Nauczyciela. I tutaj właśnie kiedyś mieszkałem. W tym środkowym piętrze. Więc tak tutaj się to prezentuje i dosłownie, patrzcie, tutaj sobie wychodziłem z bloku i tu zaraz jest moja szkoła, gdzie chodziłem do szkoły. Kurde, jakie mam ładne oczy w tym świetle, w słońcu. Ach, ale jestem przystojny. To mnie wkurza, to kocie łapki, czy jak się nazywa, bo się ciągle od tego śmiania się mi się takie porobiło właśnie na oczach, nie wiem jak to się nazywa, kocie łapki chyba, czy tak, czy nie, kurze łapki, a nie kocie łapki. Może jakoś bym tą skórę naciągnął? Tak, kocham lody! Już za moment wysadzimy największe Kocha lody!
Ja też lubię lody. Nie, proszę, Bartek, nie na twarz, proszę! Zapłacę ci nie na twarz! Ile? Spokojnie, spokojnie. Poszła, jest! Jakby to oglądać bez obrazu? Zapłacę ci, tylko nie na twarz! Zaglądał do mojej tajemniczej szafy i szukał jakichś ciekawostek, co mogę wam pokazać. Biała, nieużywana koszula z metką, proszę bardzo, to jest Zary. Cena była 139, cena wywoławcza na live 25 zł, proszę bardzo, kto da więcej. Tak wygląda. Patty pisze, że biorę. Cena wywoławcza była 25, czy ktoś przebije Patrycję? Na razie cena 25. O nie, patrzcie się, ja tutaj w ogóle mam. Kiedyś Wicka przysłała mi obrazek dla mnie i drugi dla Julki kostery. Ja do tej pory Julce tego nie zabrałem. Muszę jej to w końcu zabrać. Tu też popatrzcie, jakie ładne. To coś dla Madzi. Jest Pikachu w skórze Stitcha, jakby w takiej piżamce, a Stitch jest w piżamce Pikachu. Ja bym tak kurde w życiu nie narysował, jakbym siedział nawet rok nad czymś takim. To też jestem ja. Wyglądam jak jeszcze z tych czasów, kiedy miałem plus 20 kilo na twarzy. Tutaj podziwiałem właśnie za to, jak te włosy choćby na brodzie są dobrze zrobione. A na górze, tam w sensie na strychu, mam jeszcze kilkanaście takich równie ładnych, mniej udanych. Dostałem ogromną przesyłkę. Mam nadzieję, że w środku jest wielkie ciasteczko Oreo. No nie dokładnie o takie ciasteczko mi chodziło. Matko, a ja byłem gruby. Co jest? Jaką miałem twarz okrągłą, jaki brzuch. Gdzie? I need to turn back. There's no getting past them that way. Ja pierdziele. Po wyjściu z muzeum pojechaliśmy pod pewien nietypowy kościół. 420 numer domu, ale nie jest to przypadkowe, ponieważ proszę państwa, znajdujemy się w jednym z najdziwniejszych miejsc, mam wrażenie, w Stanach Zjednoczonych. Też, kurde, ej, czajcie, że jest taka msza, że zamiast opłatka na przykład palicie zioło, ale to byłaby chyba naj... Ciekawsze msze by były chyba wtedy. Jakby wszyscy śpiewali, jakby wszyscy tańczyli. Tego, jak jest to kadzidło, co tamtą mirę wrzucają i tak machają i z tego tak się wydobywa też taki zapach i dymek, nie? To do tego kadzidła marihuaninę wrzucić. Ciekawe, czy by tak zadziałało. Ej, zrobić jakiś taki prank w kościele. Ja byłem ministrantem tyle lat, ale wtedy jeszcze nie znałem takich środków. Cały kościół zaczadzić tym. Jestem. No, szczególnie po 22 mi się załącza prawdziwy wariat. A to też miałem taką historię, tylko właśnie chciałem znaleźć, ale mam już tyle tych screenów, że nie znajdę. Jak szef z KFC mojego byłego wysłał nam historię też, jaką w przedszkolu powiedziała jakaś tam dziewczynka, że właśnie że też coś, że tata mamusi wsadzał lizaka do buzi, coś takiego, jakieś takie, wiecie, to związane z... Kiedyś byłem też tutaj też w miejscowej gazecie. Mam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztuk kupiłem na pamiątkę sobie. Gazeta Czechowicka, proszę bardzo. Pozytywnie zakręcony. Zabrzeżanin staje się gwiazdą YouTube'a. I tu na całe dwie strony w gazecie jest o mnie artykuł. Ta pani miała dyktafon odpalony i tam przy tym dyktafonie rozmawialiśmy was godzinę i ona z tego właśnie ten artykuł zrobiła. Jeszcze wysłałem jej zdjęcia. To tutaj właśnie zdjęcie z Krakowa. Jest Marta, jest Kuba z Krakowa i tam są Wicki. Tutaj za czasów jak byliśmy w X Factor z chłopakami, z naszym zespołem, z Boys Bandem. A tutaj z mojego pierwszego eventu, na który zostałem zaproszenie VIP, z PGA w Poznaniu. Patrzcie, jak pięknie wygląda, jaki byłem piękny i młody. Przed rokiem zakosztował świata twórców sieciowych wideo. Teraz brakuje mu doby. Jest jednocześnie operatorem, dźwiękowcem i reżyserem. Ale to nie problem. YouTube go pochłonął. Lubi wieść życie przed obiektywem. Tak to pani podsumowała. Nadal przecież jesteś piękny i młody. Ha, dziękuję, ale wy mi tu dzisiaj słodzicie. Naprawdę, nie trzeba. Dziękuję. Obecnie kanał Welcome to My World posiada ich 1350. Byłem takim fenomenem u mnie jakby w miejscowości, że miałem kanał, który miał 1350 widzów i to już na tyle było wow w tamtych czasach. To był, pamiętajcie, rok 2015, nie? Że to był na tyle taki fenomen, że wszyscy, ja mam 1350 widzów, subskrypcji, ja pierdzielę. A teraz niektórzy to robią w godzinę tyle subskrypcji, nie? Ale wam szczeliłem po uszach. Jeśli codziennie jem KFC, gram po nocach, śpię do 15, przez co czuję się jak zombie, walę konia dwa razy dziennie, to czego się po mnie... Ej, to wszystko o mnie, ale ja jem KFC praktycznie co drugi, no teraz rzadziej, ale jadłem codziennie, grałem
nocy w gry. Spałem, no może nie do 15, a do 13. No konia to może raz dziennie, a nie dwa, ale dużo się zgadza. Spodziewasz. Dochodzi więc do tak zwanego dojenia i upokarzania, bowiem mężczyzna płaci tutaj za bycie zdominowanym i upodlonym. I jak zazwyczaj w 99% biznesów należy okazywać szacunek klientowi, tak tutaj mamy wyjątek od reguły, w którym monetyzowane są zupełnie inne... A na przykład to do mnie kiedyś też napisał jakiś, pamiętam, ziomek na Instagramie, ale też mi napisał taką wiadomość w stylu: lubię być poniżany, czy najstrzałbyś mi do mordy, czy coś tam. Ja myślałem, to ktoś po prostu tak pisze dla jaj. A potem się dowiedziałem, że rzeczywiście istnieją tacy ludzie, którzy ich to kręci. Na przykład ktoś im, nie wiem, nasika na nich, czy zrobić coś innego im na klatę tak zwaną. No dziwne, różne mają ludzie upodobania. Słuchaj kundlu i słuchaj suczko. Jak wpłacisz teraz 8300 zł, albo ileś tam co potrzeba do celu, to wyślę ci moje skarpetki, będziesz mogła sobie je wyprać. Jak tam było? Wyprać w mordzie. I wyślę ci moje spocone stopy. Rozumiesz to, mordo? Wysyłaj. Żeby dostać spocone stopy, mnie nie stać, ale wesprę nowy biznes, tarza się ze śmiechu. Dzięki, Kasia. Dobre to było. Dobry timing. Patrzcie, ja wam pokażę za darmo moje skarpetki. O, dzisiaj ubrałem takie grubsze, bo było mi zimno, miałem gorączkę, więc ubrałem. O, patrzcie się. Czyste. Prawda? O, takie zwykłe... Nie wiem, jak się frotę za darmo. Patrzcie się, jakie mam ładne stópki. Czekajcie, bo jakaś krzywa to stopa jest, w którą stronę ustawić. Kurde, muszę zacząć chodzić w białych skarpetkach, żeby je brudzić, żeby to było widać, że zmazałem. A jeszcze muszę ubrać te bokserki jakieś, bo się boję, że gdzieś mi szlafrok podskoczy. I wiecie co, będzie awaria. Czerwone czy czarne? Dzień singla. Może czerwone to wczoraj walentynki, to może cię czarne, co? Czarne, dobra. Oj, kicia kocia sobie drzwi otworzyła sama. Jaka jestem słodka. Taka wujkowa. Pójdę sobie spinkać teraz, powiedz, tak? Do wujka. Na łóżko. Kicia kocia. Rozcięł mi się szlafrok. Dobrze. Widzicie? Widzicie? Dobrze, że ubrałem te majty teraz, wcześniej. Incendio. Aż się popłakałem. Nieuczesana na live'ie testowało i to jakiś płatny nawet AI, że tam coś... Teraz macie konkretnie przerąbane! Polkawcz, 500 zł. Mówiłam, że ci pomogę, abyś nie został bezdomny, uśmiechnięta buźka, gwiazdka. Co? Chciałem wam zaproponować nowy przedmiot. Dzisiaj go opatentowałem, moi drodzy. To się nazywa dmuchacz 3000. Tak wygląda. Jest zrobiony w 100% z ekoplastiku. I polega to na tym, że robicie tak. Dmuchacie do tego, przez to uwalniacie swoją energię. Tutaj taką złą, która się z was wydobywa. Jak widzicie, popatrzcie się na tą butelkę. Widzicie, ona tak paruje od środka. I to jest znak na to, że ta zła energia z was wypływa, nie? I ona tutaj zostaje w tej butelce uwięziona. I tak dmuchacie sobie, ile po prostu czujecie potrzebę. Jak już czujecie się lepiej, to bierzecie szybko, zakręcacie, żeby ta zła energia tutaj została uwięziona w tej butelce. Zakręcacie. I bierzecie i wyrzucacie do kontenera, oczywiście na plastik, tak? No bo dbamy o ekologię i segregujemy. No i taka butelka, jest nawet dmuchacz 3000, nie jest droga, 279 zł, z wysyłką wychodzi 300, ale naprawdę ja stosuję ją już od kilku dni, sprawdza się fenomenalnie. Jak wczoraj widzieliście, wczoraj bardzo dużo wydmuchałem tej złej energii do butelki i temu na live byłem taki żywy, miałem tyle energii. Jak chcecie kupić, napiszcie na priv, dam wam namiar. Nie wygląda jak hotel. Ja śpiewał ci. Zabłodziliśmy. Jakby oficjalnie widzowie jest zabłądzonko. Nie wiem, no gdzie jechać. Chłop zaraz wyjdzie z pluwą i naprawdę zostaniemy solidnie obramowani. Jest, tu jest.
Wy do hostelu? Tak, dokładnie. Biały koń, tak? Ja jestem niedźwiedź. Biały koń to drugi gościu. Okej, miło cię poznać. Co tam, chłopaki? To jest w Stanach takie przerażające i niebezpieczne trochę, nie? Tam mają te pozwolenia na broń. I tak samo jest to prawo, że jak ktoś wchodzi na twoją posiadłość, to ma prawo cię odstrzelić. Więc to jest takie przerażające, że gdzieś pójdziecie w nieodpowiednie miejsce. Tak samo jak ja byłem w tym Dubaju i mnie zatrzymał strażnik. Pokazywałem wam to chyba, nie? Też chciał mi zabrać aparat. Chyba policję też chciał wzywać. Ja go tam oczywiście, wiecie, przepraszałem i tak dalej. Że byłem w jakimś miejscu, gdzie nie można było nagrywać. A normalnie weszłem, nie było żadnych, wiecie, barierek, niczego. Normalnie takie miejsce by się wydawało w Dubaju, nie? Mam to też na vlogu, fragment tego właśnie, póki nie kazał mi wyłączyć nagrania. Poszedłem sobie, bo Justyna aż chciałaś spać, bo rano mieliśmy jakiś tam już wylot, wyjazd. I poszedłem sobie jeszcze poładzić po mieście, nie? Nie wiem, która była nadgodzina. No i poszedłem sobie pod Burj Khalifa. Po prostu takie miejsce ogólnie dostępne, tam przez dzień było mnóstwo ludzi. Może w nocy tam nie można chodzić, nie wiem. Więc myślę, że tak za 3-4 lata to miasto w ogóle będzie całkiem inaczej wyglądać, jak na przykład kiedyś przyjadę, nie wiem, za parę lat z swoją rodziną. Co za bycie? Kiedy to było? Czekajcie. 5 lat temu, Radek. Może za parę lat tu przyjadę ze swoją rodziną. Tymczasem Radek siedzi sam na live'ie. Hello. What? Official is not allowed, no? I understand. You have to... Personally official. On tak mówi po angielsku, że nie rozumiem, o co mu chodzi. A potem jak kolejnego dnia się dopytałem tej pani naszej przewodnik, która jakby tam stamtąd pochodzi, mówi, że ogólnie na nagrywanie w Dubaju trzeba mieć pozwolenie, jak nagrywasz jakiegoś takiego coś nie z telefonu, tylko z kamery. Że trzeba mieć na wszystko tam pozwolenie. No i że też późna godzina, to też powinien mieć pozwolenie na nocne nagrywanie na przykład. A pisali o Emiliano. No. But you know, if you want any video recording, you have to pour me, you know? I on tam do mnie gadał i takim angielskim, ja nie mogę do końca go zrozumieć. Bo tam tłumaczę, że jestem vlogerem, że z Polski, że nie wiedziałem, że takie przepisy są. On tam bla 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 bla, coś tam ciągle gadał. Potem wziął jakoś tam, Tom, jak się nazywa, krótkofalówkę, kogoś tam wzywał. No ja mu tłumaczę, że ja mam za tam 5-6 godzin samolot, że już mnie tu nie będzie, że dogadajmy się i tak dalej. Ostatecznie mnie puścił, ale no byłem trochę obsrany, powiem wam. Kampania promująca Dubaj, to było najśmieszniejsze. A w Dubaju nie można robić tego, tego, tamtego, nagrywać tamtego, 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 nie pokazywać kobiet, to i tyle wytycznych przeróżnych. No i człowiek miał to wszystko pilnować, to by nic nie nagrał tak naprawdę. Tak jak miał nagrać vloga z wyjazdu, jak nie mógł połowy rzeczy pokazać, bo wszystko jest zabronione. Radziu, masz widzów? Nie, nie mam. Sam tu jestem, z tobą. Beata, wiesz? Jesteśmy tu sami. Także możesz pisać do mnie co chcesz, bo nikt tego nie widzi. Masz piękny głos, a dziękuję, Beata. Znam taką piosenkę o Beacie z Albatrosa, nie wiem czy znasz. A na imię miała właśnie Beata. Lubię siebie najbardziej. Kocham siebie. Chodźcie tu! Wszystkich was zabiję. Ha, jest w szafie, debil. Przeszukaj. Siema, dziadzio! I od razu go biorę na hak? Ale jaja. Biedny dziadzio, pierwszy. Pyk, pyk, pyk! Chodź tu, dziadzio! My dziadki musimy trzymać się razem! Ciach! No macie, macie, ściągnijcie się. Prosto w moje sidła. O matka, ale jestem psychopatą. Puścić go, zabić. Kasia. Dobra, no idź, uwolnij go. I co, damy im wygrać, czy mamy ich zabić? Decydujcie. Ilość głosów wygrywa. Zabijamy, czy damy im wygrać? Zabić? Dobra, to zabijam. Zabawa. Nie ma. Tylko dziadzio może wygrać. Dziadzio, puść go.
Puść go, dziadzio, powiedziałem. Puść go, bo cię też dziabnę. O, puść go. Puść go. Tylko dziadzio, możesz ty uciec.